Jeżeli jesteś ekspertem, to znaczy, że masz wiedzę, doświadczenie i prawdopodobnie kontakty w danej branży. Ale to wszystko może nie wystarczyć, kiedy postanowisz założyć firmę. Czego potrzebuje ekspert, żeby być dobrym przedsiębiorcą? Po pierwsze, żeby z sukcesem prowadzić własną firmę, ekspert musi zrozumieć, że każdy biznes, niezależnie od branży, musi sprzedawać. Po drugie, trzeba Odwrócić rolę. Jako ekspert mówisz innym, co mają zrobić. Jako przedsiębiorca musisz słuchać tego, co mówią twoi klienci. Porozmawiam dziś z osobą, która przeszła tę drogę i opowie ze szczegółami, czego potrzebuje ekspert, żeby być dobrym przedsiębiorcą. Cześć, tu Marek Jankowski, a to jest Mała Wielka Firma, podcast, który pomaga spojrzeć na własną firmę z nowej perspektywy. Jeżeli interesują Cię tematy, o których tu rozmawiamy, to koniecznie wejdź na stronę maławielkafirma.pl ukośnik klub. Znajdziesz tam ponad 200 przydatnych materiałów, które pomogą ci przyciągać klientów i rozkręcać biznes. Będziesz też dostawać ode mnie newsletter z informacjami o nowych odcinkach i z dodatkami, których nie ma w podcaście. Zapisz się teraz na mała-wielka-firma.pl uKośnik klub. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, czego potrzebuje ekspert, żeby być dobrym przedsiębiorcą. Dowiesz się, dlaczego Twoja branża wcale nie jest specyficzna. Ile niesamowitych korzyści może Ci dać pytanie klientów o feedback? I jak, nie będąc urodzonym przedsiębiorcą, możesz sobie poradzić? W skutecznym budowaniu biznesu. Osoba, którą zaprosiłem do rozmowy, w 2016 roku otworzyła w Warszawie prywatną galerię sztuki i dom aukcyjny. Miała w tej branży duże doświadczenie, ale nie miała żadnego doświadczenia, nie miała pojęcia o prowadzeniu firmy. Rzuciła się na głęboką wodę, żeby mieć pieniądze na start, sprzedała nawet własne mieszkanie, ale firma nie zarabiała i pieniądze na koncie zaczęły się kończyć. Co zrobiła, żeby to zmienić? Posłuchaj. W małej, wielkiej firmie, właścicielka domu aukcyjnego i galerii sztuki Xanadu, Agnieszka Gniemtek. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry, Marku. Co ostatnio czytałaś? Nie zaskoczyłeś mnie tym pytaniem, domyślasz się oczywiście. I nawet przygotowałam sobie książkę, o której chciałabym powiedzieć, bo to jest pewnego rodzaju wyzwanie. Czytam sporo, ale bardzo często są to książki, o których już w mojej wielkiej firmie po prostu było mówione. I postanowiłam zaproponować taką książkę, która będzie przydatna przedsiębiorcom, ale nie jest bezpośrednio o biznesie. To jest książka, która jest napisana przez Karolin Perez. Książka zatytułowana Niewidzialne kobiety. I ja tutaj sobie tak zerkam z boku, bo chcę przeczytać podtytuł. On dużo mówi, jak dane tworzą świat skrojony pod mężczyzn. I wbrew o. pozorom to nie jest książka feministyczna, tylko to jest książka o danych właśnie, o statystyce, o tym, jak nasz świat jest opisywany przez informacje. I te informacje są delikatnie mówiąc męskocentryczne, co może powodować na przykład to, że produkty będą źle przygotowywane dla klientów, ponieważ jakby uwzględniają wyłącznie punkt, męski punkt widzenia czy męską biologię. Z takich ciekawych, bardzo drastycznych przykładów jest przykład badań medycznych na lekach. Które w związku z faktem, że biologia kobiety jest dość skomplikowana, ten cykl menstruacyjny, ta burza hormonów, okazuje się, że bardzo duża część leków nie działa na kobiety, ponieważ jest badana w testach klinicznych wyłącznie pod mężczyzn. A i my potem kupujemy te pigułki i myślimy, że wszystko będzie dobrze, a tutaj buba. A drugi taki przykład na przykład to, jest, to dotyczy komputerów. Na początku programowanie to była kobieca domena. ENIAC pierwsze komputery były programowane przez kobiety, ponieważ uważano, że to jest praca biurowa. Kiedy się okazało, że programowanie to jest jednak sporo wyzwanie, i to jest coś, co może być przedmiotem laurów, sukcesów i nagród, to faceci stwierdzili, no nie, no tak to nie będzie. I nagle się okazało, że na stanowiska programistów są rekrutowani mężczyźni, przez to, że testy są pisane pod mężczyzn. I trudno powiedzieć, czy to było świadome. Raczej nie, nie zakładamy tego, tylko chodzi o to, że często w badaniach wyobrażamy sobie pewne cechy osobowości, które są przynależne jakiejś, nie wiem, grupie zawodowej choćby. I one preferują pewne rzeczy. Okazało się, że w tych preferencjach preferowani są przede wszystkim mężczyźni, czyli osoby o męskich cechach. W efekcie, w tej chwili, rzadko kiedy się mówi o hakerkach czy o programistkach, ponieważ więcej sukcesów na tej niwie odnoszą panowie. I to jest książka właśnie o takich niewidzialnych. Elementa, które gdzieś sterują tymi bazami danych, które niekoniecznie są skrojone pod dziewczyny. To jest ciekawe, i jeżeli ktoś chciałby e, dowiedzieć się więcej na temat tych kobiet akurat w świecie IT, w, w programowaniu, to książka Innowatorzy Waltera Isaacsona też bardzo ciekawie opisuje te początki właśnie e, ery komputerowej, jak to możemy też nazwać. I tam rzeczywiście, tak jak mówisz, e, na początku dominowały w tym świecie kobiety, a później to się zupełnie odwróciło. E, ty prowadzisz firmę, która nie jest z branży IT. To jest nie. galeria sztuki, to jest dom aukcyjny Xanadu. Rynek sztuki w Polsce to jest tak, ja, ja zgaduję, ja tego rynku nie znam za bardzo, ale zgaduję, że to mhm. jest rynek chyba dosyć trudny i wydaje mi się raczej wąski. Czy to są dobre przeczucia, trafne? E Trudny, wiesz, każdy biznes jest trudny. Ja zawsze walczę z, taką, z takim poglądem, że te doświadczenia związane z rynkiem sztuki są wyjątkowe, że ten biznes jest wyjątkowy, to jest biznes jak każdy inny. To czym ja się zajmuję, się zajmuję sprzedażą. Na, sprzedaję dzieła sztuki, dzieła sztuki współczesnej. Natomiast czy to jest rynek wąski? My mówimy płytki. Płytki, czyli taki, na którym jest niewiele dzieł wybitnych. Ten, ta, ta sztuka w Polsce to jest jednak rynek dość lokalny i faktycznie też branża jest mała. To jest pewnego rodzaju, na przykład przy zatrudnianiu pracowników, pewnego rodzaju wyzwanie. My się wszyscy znamy. Też kolejna kwestia, że wolny rynek sztuki to jest dopiero, to są czasy od 88-89 roku to jest 30 parę lat. Wcześniej rynek sztuki w Polsce był regulowany, sprowadzony do funkcji jednego przedsiębiorstwa, które kupowało, sprzedawało i to zarówno sztukę dawną, jak i sztukę współczesną, w związku z czym dla bardzo wielu osób to przedsiębiorstwo nadal jest synonimem nazwy antykwariatu czy galerii. Natomiast. Rynek jest też bardzo ciekawy, przez to, że jest mały. I e, f, no co tu kryć? To się rządzi takimi samymi prawami jak każda inna branża. Ja walczę z tym po określeniem, że branża jest specyficzna. Może przedmiot sprzedaży jest specyficzny, ale branża jest taka sama jak każda inna. No to właśnie spróbujemy trochę odczarować ten mit, że ta branża jest taka specyficzna, bo wiem, że, że Ty też odczarowujesz ją na różnych frontach. Chciałem najpierw zapytać o taką rzecz. Ty, tak jak powiedziałaś, ten wolny rynek sztuki w Polsce ma 30 parę lat. Ty jesteś na tym rynku zawodowo, można powiedzieć, od 25 lat, co nie znaczy, że 25 lat prowadzisz galerię. W Twoim. Opisie, w opisie Twojej osoby na stronie internetowej Xanadu przeczytałem historyk i krytyk sztuki, kurator wystaw i plenerów, juror konkursów z zakresu sztuki współczesnej, fotografii i designu. Więc, e, tak jak powiedziałeś, że Wy wszyscy w tej branży się znacie, no to, to Ty rzeczywiście możesz tak powiedzieć, dlatego że działasz tam e, na tyle długo, że byłaś w stanie naprawdę bardzo, bardzo wiele osób poznać. Ale i tutaj pojawia się pułapka, bo wiem, że mimo, że na tym rynku jesteś od bardzo dawna zawodowo, że znasz mnóstwo osób, to twoje pierwsze kroki w roli właścicielki galerii, w roli przedsiębiorczyni w tej branży, co było 5,5 roku temu, te pierwsze kroki, no to nie było wcale takie łatwe i takie oczywiste, że sobie pstryk i nagle otworzyłaś firmę w branży, którą doskonale znasz, jak to wyglądało. No gorzej, że ja to właśnie otworzyłam na zasadzie pstryd, a potem dopiero zobaczyłam, że to wcale nie jest takie proste. Przez wiele lat byłam przede wszystkim pracownikiem. Pracowałam dla kogoś. I też przez pierwsze 15 lat tej mojej ścieżki zawodowej byłam dziennikarzem, krytykiem sztuki, czyli tak naprawdę nie zajmowałam się sprzedażą dzieł sztuki, tylko jej opisywaniem. To jest zupełnie inna dziedzina. To naprawdę niewiele ma wspólnego potem z, z obsługą klienta, ze sprzedażą, z, z, z byciem na tym rynku. Wręcz powiedziałabym tak, że te pierwsze 15 lat mojej ścieżki zawodowej to, to było bycie w kulturze. I w tym segmencie jakby przemysłu kulturalnego, a dopiero potem, kiedy przeszłam na stronę handlu, to jest właśnie to bycie w biznesie, w sprzedaży, na rynku. To, to pierwsza kwestia. Druga jest taka, że kiedy jesteś pracownikiem u kogoś, to oczywiście ci się wydaje, że ten szef to nie jest zbyt mądry, że ty byś to zrobił lepiej, że ty byś to wszystko lepiej ogarnął. A jak wchodzisz w buty już przedsiębiorcy, to okazuje się, że wpływają na ciebie zupełnie inne siły i że to wcale nie jest takie proste. I pierwsze dwa lata po otworzeniu Xanadu dla mnie to były lata dość, powiedziałabym wręcz dramatyczne. Zwłaszcza, że ten początek, jakby wchodzisz w to z myślą, że ty wiesz, no bo przecież wiesz, no bo przecież tyle czasu na tym rynku spędziłeś, no przecież najmądrzejsza na świecie jesteś. A potem się okazuje, że przychodzą do ciebie ludzie, przychodzi bardzo dużo klientów. Ja otworzyłam galerię w samym centrum Warszawy. To była bardzo duża powierzchnia wystawiennicza, spektakularna, robiąca wrażenie. Przychodziło wielu klientów, Przynajmniej mnie się wydawało, że te osoby, które przychodzą, to są klienci. I wydawało mi się też bardzo długo, że te wielogodzinne rozmowy, które prowadzę, to są rozmowy sprzedażowe, a potem nagle się okazało, okazało że oni w ogóle do u mnie nic nie kupowali. I przez kilka dobrych miesięcy obserwowałam, jak topnieje może nawet nie tyle jakieś zasoby na koncie, bo tych zasobów nie było też, tylko że jak moja firma się pogrąża w długach, dochodzisz do ściany. Naprawdę, naprawdę jest ciężko. Ja nie miałam żadnego zaplecza finansowego. Ja sprzedałam, żeby otworzyć firmę, sprzedałam jedyną rzecz jaką miałam, czyli mieszkanie, a była to kawalerka bez ogrzewania we franku szwajcarskim. Więc umówmy się, że nie poszalałam. I musiałam dość szybko się zorientować, że bycie przedsiębiorcą i bycie ekspertem w swojej dziedzinie, to są dwie zupełnie różne dyscypliny sportowe. I takim momentem, nie wiem, formującym, takim momentem, kiedy podjęłam decyzję, że muszę coś z tym zrobić, to był moment, kiedy musiałam sięgnąć po drugi bardzo, bardzo drogi kredyt. I wtedy zapytałam moich klientów, dlaczego u mnie nie kupują i ta odpowiedź mnie tak zaskoczyła, że uświadomiłam sobie, że do tej pory żyłam w złotej klatce, to znaczy żyłam na, w przestrzeni jakichś wyobrażeń o tym, co moi klienci chcą, czego potrzebują i co determinuje ich decyzje. I ta klątwa wiedzy była naprawdę przekleństwem mocnym, ponieważ ja o moich klientach wiedziałam bardzo mało. Powiedziałaś, że dopiero kiedy chciałaś wziąć kolejny kredyt, zapytałaś klientów, dlaczego u ciebie nie kupują. Jak, bo to, to nie jest takie oczywiste połączenie, że chcę wziąć kredyt, więc pytam klientów. Jak, jak? Skąd to powiązanie się u Ciebie wzięło? Spustki na koncie. Czyli kiedy zobaczyłam, że nie mam. że nie ma funduszy na to, żeby popłacić rachunki, żeby. Popłacić pensję od samego początku, od momentu otworzenia galerii. Miałam pracowników. Nie miałam tej, tego komfortu, że najpierw pracuję solo, a potem nie wiem, decyduję czy outsourcować, czy zatrudniać i może hmm, będę najpierw miała jedną osobę na pół etatu, a potem może zwiększę zatrudnienie. Nie, domu aukcyjnego nie da się prowadzić na pół gwizdka. W związku z czym ja od razu miałam pracowników, a to jest odpowiedzialność za ludzi. Bardzo trudna rzecz, też pierwszy raz w życiu byłam w takiej sytuacji. Ja popełniłam taki błąd. Chciałabym, żeby w tej naszej rozmowie było jak najmniej jakichś takich szczegółów związanych z moją branżą, ale wydaje mi się, że w tym wypadku jest to konieczne. Mianowicie jako dom aukcyjny zaczęłam się specjalizować, bo to naprawdę umiałam, w aukcjach sztuki młodej. Czyli w takich aukcjach, gdzie sprzedaje się twórczość młodych artystów od równej ceny wywoławczej. Ta równa cena wywoławcza wtedy wynosiła 500 zł, i to nie było coś, co ja odkryłam. Wiele domów aukcyjnych prowadziło bardzo podobne e, projekty aukcyjne. Czyli klienci znali mechanikę, wiedzieli o co w tym wszystkim chodzi i wiedzieli, dlaczego na takich aukcjach kupują. Ja jestem córką artystki i miałam świadomość tego, że jeżeli taki artysta sprzedaje za 500 zł w cenie wywoławczej swoje dzieło, to po odliczeniu mojej prowizji podatków i tych wszystkich obowiązkowych opłat, to zostaje mu do dyspozycji kwota pozwalająca nabyć materiały malarskie na kolejne dzieło, i może, jak dobrze pójdzie, to zapłacić za przesyłkę tego dzieła do galerii. Więc wyobraziłam sobie, że jak podniosę tę cenę wywoławczą do 800 zł. A to temu artyście zostanie chociażby na to, żeby zapłacić jakieś rachunki. I też uznałam, że dla mojego klienta to w ogóle nie będzie jakiś wysyłek, specjalny wysiłek finansowy. Owszem, to nie jest tak bo to jest kolejny stereotyp że sztukę kupują ludzie bogaci. Sztukę kupują raczej ludzie średnio zają, zamożni, w których domach były książki, przynajmniej w Polsce tak to wygląda. Niemniej uważałam, że ta różnica pomiędzy 500 a 800 zł nie jest na tyle drastyczna, żeby dla klientów od strony finansowej stanowiło to problem. Okazało się, że się pomyliłam. Problem był i to duży, przy czym przyczyną tego problemu wcale nie były finanse. I... To był ten moment, kiedy ja zapytałam moich klientów, dlaczego u mnie nie kupujecie. I dowiedziałam się czegoś w ogóle niesamowitego, mianowicie zabrałam im frajdę przebijania. Bo kiedy bidujesz, czyli, czyli licytujesz na tej aukcji od 500 zł, to ludzie się kotwiczą na poziomie 1000. No to masz 500, 600, 700, 800, 900, 1000, trochę zabawy jest. I jak myśmy zaczynali od 800 zł, to jest 800. 900 i po fanie, już się skończyło, kotwica. E, oni <laughs> bardzo często przychodzili do mnie, bardzo dużo rozmawiali ze mną o sztuce, bardzo ich to, te, te, to moje doradztwo satysfakcjonowało i szli kupować do konkurencji, bo tam mieli więcej fanów. E, gdybym powiedziała nawet dziś artystom, że klienci kupują dzieła sztuki, ponieważ ich to bawi a to były czasy przed pandemią. Teraz tym bardziej, dzieła sztuki są często kupowane jako rozrywka zamiast Netflixa. No to wtedy artyści byliby absolutnie oburzeni. Mnie w tej złotej klatce swojej eksperckości też nie przyszło to do głowy. Musiałam o to zapytać. I to, był, to mnie bardzo wiele zmieniło w ogóle w sposobie prowadzenia biznesu. Ja ciągle pytam moich e, klientów, e, co jest im potrzebne, co mogę zrobić lepiej. E, myślę tak, że to był ten moment drugiego kredytu. Jest taka teoria, że klienci no, mają dość ograniczony zasób informacji, którymi mogą się z nami rzetelnie podzielić. Że jeżeli zapytamy klientów, no słynne powiedzenie Henry'ego Forda zapytałbym ludzi czego chcą, powiedzieliby, że chcą szybszych koni, a, a nigdy nie wpadł na to, że chce samochodu. Więc e, jak ty zadajesz klientom te pytania, żeby rzeczywiście wyciągnąć z nich odpowiedzi, które pomogą ci w prowadzeniu firmy? To oczywiście nie jest tak, że ja się zrobiłam taka mądra od samego początku, natomiast teraz używam i ja sporo czytam książek i też się uczę na różnych kursach. I gdzieś spotkałam, już nie pamiętam gdzie, taką metodę zadawania pytania pięć razy, dlaczego. I to jest taki bardzo pogłębiony wywiad, który powoduje, że kiedy ciągle dopytujesz, to możesz dojść do prawdziwej przyczyny, czyli na przykład, kiedy przychodzi do mnie klient i mówi, że chciałby kupić jakiś fajny obraz do gabinetu, to ja się nie koncentruję na tym, co dla niego jest fajne, tylko zastanawiam się, jakiego rodzaju przyczyna nim kieruje, co jest jego motywacją, dlaczego pan chce kupić ten obraz, dlaczego ma być fajny, dlaczego do gabinetu. I bardzo często wtedy dochodzimy w kolejnych odpowiedziach do motywacji, które mówią o tym, że jemu zależy na prestiżu. Że jemu zależy na tym, żeby inni widzieli, na przykład, że to jest rozpoznawalne dzieło sztuki. Ale czasami to są zupełnie inne, prywatne też motywacje, na przykład, że nie będzie w tym roku miał urlopu, a chciałby gdzieś odpłynąć psychologicznie, nie wiem, w swojej wyobraźni. I tak naprawdę tym obrazem, tym pejzażem będzie kompensował brak wyjazdu. Te przyczyny są bardzo, bardzo różne i one są jednostkowe. To znaczy, każdy ma swoje motywacje. Staram się ich dociec. No to rzeczywiście. Pięć razy dlaczego. To jest chyba Skyzen, wydaje mi się, wzięte, gdzie tam szukano sposobów na usprawnienie różnych procesów i tak dalej. To też, też ta, ta metoda zadawania pytań pomaga. Czy. Poza tym, że nauczyłaś się pytać swoich klientów i robisz to często, czy było jeszcze coś takiego w tym wstępnym trudnym okresie, co zupełnie odwróciłaś o 180 stopni? Coś, co na początku z dzisiejszej perspektywy robiłaś nie tak jak należy, a teraz już wiesz, jak to trzeba robić? Wiesz, co ja myślę, że takich rzeczy, ponieważ ja naprawdę nic nie umiałam. To myślę, że takich rzeczy jest mnóstwo. Pierwszym, pierwszym z powodów, jakby pierwszą rzeczą, którą uważałam, że robię źle, to było zarządzanie zespołem. To znaczy nie umiałam się porozumieć ze swoimi pracownikami i szukałam przyczyny winy po swojej stronie. I nie chcę powiedzieć, że wina była po ich stronie, bo to nie, w ogóle nie o to chodzi, tylko nie umiałam się porozumieć z nimi. Nie umiałam się komunikować. Nie umiałam, z, jakby, dociec ich motywacji. I żeby coś z tym zrobić, poszłam na, na kurs zarządzania zespołem. E, absolutnie e, takim bonusem i subiektywną e, e, dodatkiem do, do, do tego kursu było to, że poukładałam sobie bardzo dobre że życie prywatne i relacje z moim partnerem. Nauczyliśmy się ze sobą rozmawiać, było me, mega budujące. Natomiast przede wszystkim e, zostałam tam przebadana. Po raz pierwszy w życiu, ty często też yy, mówisz o, o potrzebie takiego badania, chociażby Galupa. Ja wtedy zostałam przebadana takim mhm. narzędziem, które się nazywa Bridge Personality yy, i okazało się, że dowiedziałam się o sobie bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy, których nie podejrzewałam. Nam się wydaje, że my wiemy o sobie wszystko, a to nie jest zupełnie jest prawda. Mnie się wtedy wydawało, bo to jakby nie było tych pieniędzy na koncie, w związku z czym podstawowym problemem dla mnie wybijającym się była sprzedaż, i mnie się wydawało, że ja absolutnie nie mam żadnego talentu do sprzedaży, że w ogóle pewne rzeczy w biznesie polegają na talentach, że tak z nieba spada. No nie spada. I okazało się, że w tym badaniu wyszło, że ja w skali od 1 do 10, gdzie 10 oznacza najlepsze z możliwych, to ja w tej sprzedaży jestem na 9. Czyli ktoś z zewnątrz wow. powiedział mi, że ja. Tak, ktoś z zewnątrz mi powiedział, że ja umiem. I wiesz, to mnie absolutnie oskrzydliło. Więc jeżeli y, mogę coś poradzić i, i się podzielić dobrą praktyką, to warto się badać przynajmniej raz na dwa lata różnymi y, metodami, żeby się więcej dowiedzieć o sobie, bo to może być naprawdę szalenie y, takie dające impuls do dalszego y, działania i, i odkrywania jakichś nowych, nowych przestrzeni. No, i wtedy dowiedziałam się, że ludzie mają różne style komunikacji, że mają różne potrzeby. Wiesz, ja otworzyłam firmę po czterdziestce i wydawałoby się, że powinnam takie rzeczy wiedzieć. Nic bardziej mylnego. To, to są rzeczy oczywiste dla przedsiębiorców, a dla zwykłych pracowników, my się po prostu, będąc na etacie, na takich, nad tym nie zastanawiamy. Więc to, to było takie. Otwierające bardzo. Kolejna otwierająca kwestia to, była, to było uświadomienie sobie swoich lęków, to czego się najbardziej boję, w, przede wszystkim w kontakcie z klientem. A ja się strasznie bałam oczywiście rozmowy o pieniądzach czyli bałam się rozmowy o rabatach, o dawaniu zniżek, o negocjowaniu cen. Zwłaszcza, że wiesz, Moja branża, co prawda ja twierdzę, że to jest biznes jak każdy inny, ale jednak jest oparta bogata w stereotypy. I jeden z takich stereotypów to jest to, że cena dzieła sztuki zależy od tego, ile ktoś zechce za nie zapłacić. A w wersji takiej bardzo brutalnej, że cena dzieła sztuki zależy od tego, jakim samochodem klient pod okno galerii podjechał. Więc. To stwarza przestrzeń do ogromnej, wiesz, pole do popisu negocjatorom, tak, tak jak na, na arabskim targu. I kiedy zdecydowałam, że nie będzie w mojej galerii rabatów, że ja jestem naprawdę profesjonalistą i jeżeli robię wycenę dzieła sztuki, to robię to dobrze i w związku z tym nie ma powodów do obniżek, to powiem ci, że mnie to niesamowicie uwolniło. Dzięki temu mogę dać osobom, które inwestują w sztukę, bo sztuka to też jest przecież przedmiot nie tylko kolekcjonerski, czy nie tylko emocjonalny, czy, czy dający nam walory estetyczne, ale jest także przedmiotem inwestycji. A zwłaszcza dziś przy inflacjach i innych podstępach, ta inwestycja jest bardzo istotna. To ja mogę dać gwarancję moim klientom na poziom cen na konkretnych artystów w mojej galerii. Czyli, czyli właśnie oswojenie tego lęku i nauczenie się mówienia, nie, tu nie ma rabatów. Co jeszcze? No, wiesz co, bardzo się bałam, że nie będę umiała domykać sprzedaży, że znowu się skończy tym, że tylko rozmawiamy o sztuce. Mnie się będzie wydawało, że to jest rozmowa sprzedażowa, a klient będzie myślał, że to jest takie spotkanie fanowskie. A w związku z tym. Bałam się, że nie będę umiała domykać tych sprzedaży i uwolniło mnie zrozumienie, że klient, kiedy wchodzi w relację z tobą, on też wykonuje pracę. On do mnie dotarł, on do mnie zadzwonił, on do mnie napisał maila, on być może otworzył drzwi mojej galerii i wręcz fizycznie przeszedł przez, przez próg. Wykonał kawał roboty. Skoro wykonał kawał roboty, to znaczy, że on chce kupić. On już w głowie wydał pieniądze. Skoro już je wydał, to możemy się tym nie zajmować. Możemy już się tylko i wyłącznie skoncentrować na tym, żeby dobrać najlepsze dzieło sztuki do jego potrzeb. I to też było dla mnie niesamowicie uwalniające, że w ogóle nie muszę się już przejmować tym, czy on kupi, czy nie kupi, ponieważ on już kupił, a teraz rozmawiamy tylko co. Także te, te, też polecam tego typu podejście. Fenomenalne w tym, co mówisz, jest z mojego punktu widzenia to, że z jednej strony mówisz o pewnych obawach, o pewnych lękach, o takiej sferze, e, którą no, często pierwsze skojarzenie, jeżeli mamy jakieś obawy i tak dalej, no to e, jest bardzo popularna w tej chwili, modna i, i bardzo często bardzo przydatna psychoterapia. Z drugiej strony mówisz o e, de facto szkoleniu sprzedażowym, które pomogło Ci te, te, te rzeczy w głowie poustawiać. Czy z Twojego punktu widzenia dobre szkolenie sprzedażowe i z twojego, z twojego doświadczenia dobre szkolenie sprzedażowe rzeczywiście jest na tyle mocne, że potrafi nam w głowie poprzestawiać różne rzeczy? Czy ty poza tym, że wyniosłaś ze szkolenia pewną wiedzę i pewne techniki, też wykonałaś dodatkowo jakąś pracę, żeby to sobie w głowie wszystko poukładać po swojemu? Chyba. Odpowiedź brzmi, nie wiem. To znaczy, nie wiem, ile ja faktycznie wykonywałam jakiejś pracy dodatkowej, to, to, to się po prostu działo. Ale to, co mogę na pewno powiedzieć, to to, że żadne szkolenie nic ci nie przyniesie, jeżeli nie robisz wdrożenia. A w sprzedaży jest tak, że żeby zrobić wdrożenie, to musisz mieć tego klienta. Jak nie masz klienta, to nie sprawdzisz, czy umiesz mu sprzedać. I początek mojego problemu ze sprzedażą był taki, że ja nie miałam na kim ćwiczyć kiedy się otworzyłam już na, na pewne rzeczy, kiedy zrozumiałam po tym szkoleniu z zarządzaniem zespołami, czy, czyli zaczęłam się komunikować w ogóle z ludźmi, że ja chcę mieć tych klientów, wiesz, ktoś mi powiedział, że jestem w tym dobra w tej sprzedaży, no to weszłam do tej wody i okazało się, że jeżeli mam na kim praktykować, to już jest w ogóle fajnie i teraz jest tak, że ja naprawdę, no w Polsce biznesmeni czy przedsiębiorcy wiedzą, że biurokracja zżera jakaś, jakąś ogromną Część naszego czasu. Ale jak już e, tę biurokrację odpracuję i mogę zająć się fajnymi rzeczami w mojej firmie, to dla mnie fajne są e, te kwestie związane właśnie ze sprzedażą, bo to jest rozmowa z klientem. To jest taka wisienka na torcie. To jest największa dla mnie przyjemność, ponieważ najczęściej to jest tak, że e, wiesz, nauczyłam się już słuchać. Nauczyłam się, że to nie ja mam gadać w tej rozmowie, tylko to oni mają mi się wygadać. I moi klienci opowiadają mi tak cudowne historie, że, że wiesz, mogę słuchać godzinami. Spotkania z klientami są najprzyjemniejsze. Nie masz poczucia, że znowu w, jest ryzyko, że, że wpadniesz w ten kanał, gdzie bardzo fajnie ci się godzinami rozmawia z klientem, tylko nie ma tej transakcji, bo tu wiesz. No... Z dobrymi nawykami jest tak, że trzeba pracować nad tym, żeby je utrzymać. I e, jeżeli ktoś e, ma na przykład, nie wiem, chce. Jest tysiąc, tysiąc różnych przykładów. Chcesz rzucić palenie, ale trafia się okazja, zapali i wraca do nałogu. Chcesz zdrowo jeść, nie wiem, wyjeżdżasz na, na urlop, okazuje się, że są tylko fast foody, no i zaczynasz jeść te śmieci. Więc e, czy, czy ty jesteś już na tyle. Okrzepła w roli właścicielki firmy, że nie boisz się tych wielogodzinnych rozmów, bo, bo wiesz, że po prostu tam w, w, na końcu tej rozmowy będzie ta sprzedaż. Wiesz, co zawsze się boimy, ale to jest taki podniecający lęk. Ale wiesz, co to jest trochę też tak, że powinniśmy sobie w życiu wykupować ubezpieczenia. I ja sobie takim moim ubezpieczeniem jest to, że ja także prowadzę dla moich klientów konsultacje. I kiedy oni, płatne konsultacje z zakresu inwestowania, kolekcjonowania, czyli jeżeli oni przychodzą do mnie i wykupują taką konsultację, to oni kupują to, że ja mówię. A kiedy oni przychodzą do mnie kupić, to ja milczę i mój czas polega na słuchaniu. Czyli wtedy świadczę usługę skrzyżowania baru z konfesjonałem. I jakby to, że, że mamy ten podział. Konsultacja, ja mówię, przychodzisz do galerii, ja milczę. To jest taki, taki komfort, że, że yy, tutaj wszystko, wiesz, że, że nie zabrę. Że, poza tym też jest rozluźniające, kiedy już jakieś obroty w tej firmie są, jakieś sensowne obroty i wiesz, że nie zawsze musisz sprzedać. Bo jest też też coś takiego jak czas życia klienta. Nie tylko czas życia produktu, ale też czas życia klienta. Ja uważam, że Sprzedaż to na pewno jest farming, nie hunting, na pewno to jest zasiewanie pewnych e, idei, a nie e, ubicie zwierzyny tu i teraz. Więc jeżeli ja dziś nie sprzedam, to i tak wiem, że sprzedam za pół roku, za dwa lata, jak mój klient będzie gotowy, jak to będzie jego moment. I e, najgorszą rzeczą to, to jest też ten dramat początku biznesu, kiedy masz pustki na koncie i wiesz, że ty musisz zrobić tą sprzedaż. Ona wtedy najczęściej nie wychodzi. Natomiast kiedy masz tą, tą, ten luz, że możesz, nie musisz, to ten klient też czuje, że on może kupić, nie musi. I w ogóle jesteście w zupełnie innej relacji. To jest dobra relacja wtedy. Kiedy przygotowywałem się do naszej rozmowy, to zajrzałem sobie, e, wpisałem sobie w Google Galeria Warszawa. No co mi wyskaczyło? No wiadomo, no, galeria mokotów, tam i tym, tym, podobne. Więc wpisałem Galeria Sztuki Warszawa, żeby doprecyzować. E, no i zacząłem, zacząłem przeglądać strony różnych galerii. I zauważyłem, że Twoja firma, Xanadu trochę się różni od tych innych galerii, na których em, stronach byłem. Bo no, oczywiście, no, jeżeli mamy do czynienia z galerią sztuki, to pewnych rzeczy pe nie da się uniknąć. Wiadomo, że na każdej takiej stronie zobaczymy informacje o bieżących wystawach, o obrazach i tak dalej. Ale u Ciebie na stronie, mimo że nazwa galerii nie jest Twoim nazwiskiem, a zdarzają się takie galerie, Twoja strona, czy strona Twojej galerii była jedyną, na której od razu u góry zobaczyłem. Twoje zdjęcie, i czuć było, że, że ty tam jesteś, że to jest biznes oparty w dużej mierze na twojej marce osobistej. Dlaczego w ten sposób podchodzisz do, do budowania firmy? Z braku budżetu. Kiedy otwierałam firmę, jedyny zasób, którym naprawdę dysponowałam, to byłam ja. A ponieważ przez, wcześniej przez 15 lat, tam mniej więcej 15 lat, pisałam o sztuce, to nazwisko było zindeksowane. Publikowałam faktycznie w chyba wszystkich pismach dotyczących sztuki, jakie się w Polsce ukazywały, ale też częściowo w pismach biznesowych, gdzie pisałam w kontekście inwestowania w sztukę, to wiedziałam, że to jest jakiś kapitał, na którym mogę budować. Też wiedziałam, że jeżeli będę na przykład próbowała kupować reklamy, to absolutnie no, no nie dam rady budżetowo. Ale jeżeli będę chciała postawić na PR, to istnieje duża szansa, że to się uda. Przy czym ja jestem zwolenniką outsourcowania i uważam, że pierwszą rzeczą, którą należy wyoutsorsować, to to, na czym się najlepiej znasz i potem kolejno outsourcować właśnie te rzeczy, w których jesteśmy dobrzy, bo kiedy jesteśmy w czymś dobrzy i wiemy, znamy się na czymś, to jesteśmy w stanie wybrać odpowiednią firmę partnerską i dać jej odpowiednie wytyczne, czego oczekujemy, i oceniać też wykonaną robotę. W związku z czym pierwszą rzeczą, którą wyoutsourcowałam, to był PR i agencji PR-owej, która mnie obsługiwała, powiedziałam, że budujemy, że, że jakby towarem, który mają wypromować, to jest Agnieszka Gniotek. A poprzez Agnieszkę Gniotek będziemy dopiero promować markę Xanadu, bo wiedziałam, że jeżeli będzie odwrotnie, czyli że będę próbowała promować firmę, która zajmuje się sprzedażą, to PIER utknie w martwym punkcie, a my będziemy dostawać wyłącznie cenniki reklamowe. I w związku z tym, no, taka filozofia. Poza tym, wiesz, nauczyłam się też wykorzystywać swoje mocne strony. Dobrze piszę, potrafię mówić, jestem komunikatywna, więc na tym buduję. Powiedziałaś bardzo ciekawą rzecz na temat delegowania, bo zwykle zaleca się odwrotnie, to znaczy wydeleguj na początku to, co ci nie idzie, czego nie lubisz, no bo to, wtedy delegowanie przyjdzie ci najłatwiej, bo i tak tego nie chcesz robić, więc niech ktoś weźmie i się tym martwi, a e, wtedy tobie zostaną te rzeczy, właśnie w których czujesz się jak ryba w wodzie, a ty proponujesz odwrotne podejście. Skąd, skąd ci się wzięło takie podejście? Wiesz co, ja lubię być bardzo dobrym klientem. I kiedy moja agencja marketingu internetowego, kiedy moja agencja PR-owa mówią, że jestem ich ulubionym klientem, ponieważ ja naprawdę wiem, czego wymagam i potrafię dostarczyć to czego oni potrzebują do pracy, to ja jestem łasa na takie komplementy. I naprawdę ta współpraca się bardzo dobrze układa wtedy. Kapitalne. E Wiem, że powiedziałeś, że, że umiesz mówić, co słychać, spotykasz, lubisz rozmawiać z klientami. Wiem, że też spotykasz się nie tylko z klientami, ale jesteś aktywna w różnych społecznościach. Co w sumie ma chyba dużo sensu, dlatego że to jest związane i z budowaniem marki osobistej i myślę w twojej branży. No, warto znać różnych ludzi, bo to się też może nie wiadomo, kiedy przełożyć na klientów. Chciałem zapytać. Co robisz, jak podchodzisz do tego networkingu, żeby to rzeczywiście był dobrze zainwestowany czas? Czy może w ogóle na to tak nie patrzysz, może po prostu uznajesz, że to jest taki czas, kiedy budujesz relacje bez znaczenia, czy one się przełożą na biznes, czy nie? Wiesz, co początki bycia w networkingu to były trzy lata w organizacji rekomendacji biznesowych. I choć faktycznie nauczyłam się tam, może nauczyłam coś złe w słowo. Poznałam tam wielu fantastycznych ludzi, z którymi dalej łączą mnie ciepłe relacje. To uważam, że to nie był dobrze wykorzystany czas, ponieważ właśnie zbyt dużo czasu tam upływało na networking. W tej chwili bardzo wybieram środowiska, w których jestem. Jestem w kilku, ale bardzo je wybieram i głównie wybieram te, w których mogę się uczyć. Ja nie idę na networking, ja nie idę poznawać, ja nie idę po rekomendacje, ja idę po wiedzę. Reszta przychodzi sama. I to wiedzę w dwóch, w dwóch kierunkach. To znaczy, ja uważam, że e, to pozyskiwanie wiedzy zawsze musi być ulicą dwukierunkową. Ja daję i ja biorę. Uważam, że żeby wyjąć, trzeba włożyć. I e, to, to się moim zdaniem absolutnie sprawdza. Staram się być wsparciem dla innych, oni rekompensują, kompensują mi tym samym, odpłacają się. I dzięki temu to bycie w różnych organizacjach jest um, dla mnie efektywne. A też wiesz, w content marketingu mówi się o recyklingu treści, ja trochę też recyklinguję w dobrym tego słowa znaczeniu znajomości. Czyli staram się w tych jakby z różnych środowisk łączyć ludzi. Jeżeli widzę gdzieś wartość z jednego środowiska, rekomenduję do drugiego środowiska. I to tworzy jakieś, nie wiem, grono osób, które mnie wspierają, to to, to jest fajne bardzo. Ale tak, nauka, najważniejsze, żeby, żeby się żeby uczyć. Zauważyłem tutaj taki powtarzający się wątek, bo mówisz, kiedy przychodzi klient do mnie do galerii, to ja go słucham, idę na spotkania networkingowe też, żeby się czegoś dowiedzieć, żeby się czegoś nauczyć. Jest takie ryzyko czasami. Jeżeli. Nie, nie wiem, jakie masz talenty galupa, czy robiłaś sobie w ogóle ten test, ale jest takie ryzyko, z którym nie jedna osoba się boryka. A mianowicie, jeżeli lubimy się uczyć, jeżeli lubimy chłonąć informacje, to. Może się skończyć na tym, że my będziemy przerabiać kolejne kursy, czytać kolejne książki, chodzić na kolejne spotkania i w nieskończoność czerpać, 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 ale nic z tego nie wyniknie. Ty już powiedziałaś bardzo ważną rzecz, że każde szkolenie działa lepiej, jeżeli tę wiedzę zaczniemy wdrażać, ale czy ty zawsze tak miałaś, że po prostu przechodziłaś od wiedzy do czynu, czy to jest też coś, co wypracowałaś z czasem? Wiesz, co dobrze mnie wyczułeś? Tak, zrobiłam sobie całkiem niedawno galupa i na pierwszym miejscu mam input, czyli taki talent zgarniania wszystkiego. Te, też miałam, zawsze, zawsze moja nauka wymagała wiele, dużej ilości czasu, ponieważ ja zawsze lubiłam przeczytać kilka książek na temat wykładu, z którego miałam na przykład zdać egzamin. Ale tak, na, nakładam sobie takie embarga że na przykład jeżeli nie wdrożę przynajmniej 50% wiedzy pozyskanej na kursie X to nie kupię sobie kursu Y, a ponieważ bardzo chcę sobie kupić kurs Y, to wdrażam ten z X. To jest bardzo bardzo ważne, żeby bo wiedza, pozyskiwanie wiedzy dla niektórych osób jest uzależniające jak narkotyk. Ja y, mogłabym popaść w coś takiego, więc staram się jakoś y, trzymać y, y, nie wiem, z dystans, do, do, do nadmiaru, tak bym to powiedziała. Znam specjalistów, którzy są świetni w swoim fachu, ale trudno im się, bardzo trudno im się odnaleźć w roli przedsiębiorców. I trochę z tego, co mówiłaś o swoich początkach, to z tobą też na początku właśnie e, tak było, no ale, ale pokonałaś te bariery, które po drodze się pojawiły. E, jesteś e, jako. Firma na rynku, szósty rok, także <grywa> przetrwałaś dłużej niż większość osób, które otwierają swoją działalność. Które, bo po drodze odkryłaś pewne swoje cechy? Tak jak powiedziałeś, że odkryłaś, że nadajesz się do sprzedawania, to odkryłaś pewne swoje cechy. Pewnych rzeczy musiałaś się nauczyć i o ile rodzimy się z pewnym zestawem predyspozycji, e, i tutaj no, jakby ty, trudno jakoś z tym dyskutować: DNA, rodzice, nie wiem, otoczenie w dzieciństwie i tak dalej, to mnie interesuje ta część przede wszystkim, którą możemy w sobie zmienić i kształtować. Zwłaszcza, że jak powiedziałaś, otworzyłaś firmę po czterdziestce, więc to jest taki moment, kiedy człowiek już jest ukształtowany generalnie. Czego Ty nauczyłaś się prowadząc własną firmę? Myślę, że bardzo wielu rzeczy i dalej się uczę i nie mam zamiaru przestawać. Natomiast trochę się z tobą nie zgodzę. Myślę, że oczywiście no, mamy jakieś predyspozycje zaszyte w DNA i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w większości rzeczy możemy się nauczyć. Ja na przykład tego nie widać, a jestem osobą introwertyczną. A sprawiam wrażenie mega gadotliwej, jakiejś takiej towarzyskiej, nieprawda. Um, Myślę też, że bardzo dużo nie wynika z naszej biologii, tylko właśnie z, z otoczenia, z tego, co wynosimy w domu. A ja na przykład z domu wyniosłam taki brak wiary w siebie. W związku z czym to otwarcie firmy było gestem rejtanskim. Naprawdę tak sobie pomyślałam, że, że 40 to jest ostatni moment, że już potem nigdy w życiu się na to nie odważę i że albo teraz, albo nigdy. Natomiast, natomiast e, czego się dowiedziałam, dowiedziałam się i to chyba jest naj, najfajniejsza rzecz. Dowiedziałam się, że mogę być wsparciem dla innych, że mogę komuś pomagać. Że to, co robię, może być dla kogoś wartościowe. Że to dzielenie się może być nie tylko materialne, ale może być też właśnie takie nie wiem, intelektualne. E, I to, to jest największa frajda. Dowiedziałam się też, że trzeba, i to też jest istotne, trzeba nauczyć się ucinać toksyczne relacje. Bardzo długo tego nie umiałam, zawsze mi się wydawało, że pewne przyjaźnie, relacje, związki z rodziną są na całe życie. Ucinanie toksycznych relacji uważam za, za bardzo poważną, istotną kompetencję. I też e, chyba bardzo silnie uświadomiłam sobie coś, co często powtarzamy potocznie, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia ale jednak po jakby patrzenie oczami przedsiębiorcy na świat, na, na, na rzeczywistość wokół, to jest zupełnie inne patrzenie na świat z pozycji pracownika, ale z drugiej strony też jest tak, że kiedy Ty zostajesz przedsiębiorcą, to ludzie wokół Ciebie, którzy pozostali na etatach, zaczynają Cię zupełnie inaczej oceniać. Z potrafi, mnie się przydarzyła na przykład taka sytuacja, kiedy najbliższa moja przyjaciółka, osoba, z którą 20 lat byłam w bardzo bliskiej relacji, na pewnym etapie, mniej więcej nie wiem, po roku od otworzenia mojej firmy powiedziała: Wiesz co? Jestem Tobą rozczarowana, bo wydawało mi się, że Tobie zależy w życiu na sztuce, na kulturze, na jakichś wartościach wyższych, a Tobie te, te zależy tylko na pieniądzach. Więc, więc takie momenty też się zdarzają. Życie przedsiębiorcy nie jest proste, nie jest łatwe, ale na pewno jest fascynujące. No tak, z pewnością, ale yy, zastanowiło mnie jeszcze to, co mówiłaś o toksycznych relacjach, dlatego że to jest taka rzecz, z którą trudno się nie zgodzić. No, jeżeli z kimś nam nie po drodze, to, to po prostu no, lepiej się rozstać dla, dla każdej ze stron, ale to jest kolejna z takich rzeczy, właśnie psychologicznych, które na poziomie wiem, że tak powinno się robić, to przyswajamy. Na poziomie zrobię to albo robię to, to już jest dużo trudniej. Skąd ty bierzesz te, te, taki, te, te, ten impuls do działania? Bo to, to jest dla mnie fascynujące. Wiesz od mądrzejszych od siebie to o tych toksycznych relacjach to jest też bardzo istotne w kontekście klientów i w kontekście takiej zasady Pareto, że te 20% klientów przynosi ci 80% zysków. I w tej pozostałej puli 80% klientów zawsze masz takie osoby, które są bardzo czasożerne. Są e, niezwykle absorbujące. Są często osobami, które mają rozmaite pretensje, e, oczekują dodatkowego dopieszczenia, e, a na końcu ten paragon jest no, nikły albo żaden. E, I taką osobą, która pokazała mi, że muszę mieć zdolność zrezygnowania z klienta. Muszę zrozumieć, że nie, muszę sprzedawać każdemu. Muszę zrozumieć, że nie każdy zostanie moim klientem. To był na przykład jeden z moim zdaniem absolutnie wybitnych guru sprzedaży, Tomek Zieliński którego, którego wykłady czy prezentacje mogłam słuchać w jednej ze społeczności, w której jestem, czyli właśnie w Science Angel. I Tomek Zieński, który w tej chwili zajmuje się fantastyczną rzeczą, czyli rozmawia z młodymi, bardzo ludźmi zagrożonymi samobójstwem i zdecydował się, żeby... Pomagać w tym obszarze już mniej się zajmuję sprzedażą. Ale jeżeli chodzi o trening sprzedażowy, właśnie nauczył mnie tego, żebym odcinała pewnego rodzaju pędy, bo nie wszystkie będą rosnąć ze mną. Bardzo, bardzo mądre słowa. Kiedy usłyszałaś od tej swojej przyjaciółki wieloletniej, że, że tobie już zależy tylko na pieniądzach, a nie na sztuce, co, co poczułaś? Wiesz co. Taką refleksję na temat naszych relacji. To już taka bardzo prywatna kwestia. Na temat tego, gdzie była faktyczna wartość w tej naszej przyjaźni, to na pewno, ale też kwestia tego, że wiesz co? To był taki moment, kiedy chyba poczułam się też trochę dumna, bo stwierdziłam, tak, zależy mi na pieniądzach, ponieważ ja zarabiając pieniądze, płacę pensję moim pracownikom. Ja zarabiając pieniądze, wypłacam wynagrodzenie artystom. Ja zarabiając pieniądze, kupuję usługę i daję zarobić jakiejś jeszcze jednej firmie. Więc tak, zależy mi na pieniądzach. Okej. Okay. To była Agnieszka Gniotek. Myślę, że teraz wiesz już dużo więcej o tym, czego potrzebuje ekspert, żeby być dobrym przedsiębiorcą. Potrzebuje słuchać klientów, potrzebuje marki osobistej, potrzebuje relacji z innymi. I tak się składa, że w Klubie Małej Wielkiej Firmy są narzędzia, checklisty, arkusze, ściągi, które pomogą Ci we wszystkich tych obszarach. Zapisz się teraz na stronie maławielkafirma.pl ukośnik klub. Powtarzam, maławielkafirma.pl ukośnik klub. Dzięki i do usłyszenia.